Kochane siostry, kochani bracia, muszę się na was popatrzeć, przyglądnąć się wam, patrzeć się na was, jak uwielbiacie Pana, to naprawdę przyjemność. Ja was zachęcam, że kiedyś musicie sobie przejść tutaj, kiedy będziemy śpiewać, uwielbiać i wszyscy sobie tutaj z przodu przejść, popatrzeć, jak ludzie uwielbiają Boga. To jest coś wspaniałego. Dlatego łatwo mi jest powiedzieć, że Bóg rozkoszuje się i cieszy się tym, kiedy lud Boży, kiedy uwielbia Go. Jest może ktoś pierwszy raz na naszym zgromadzeniu? Pomachajcie mi. Ktoś pierwszy raz jest? Wszyscy już byli. Niech Bóg obficie błogosławi każdego z nas. Niech obficie błogosławi słowo. Ja się cieszę na to słowo, które Pan mi daje do serca, które mogę się z wami podzielić. Halleluja. Wiecie, dzisiaj w modlitwie przewinęło się takie zdanie. Spraw nam odnowę. Będziemy musieli to odnaleźć, będziemy to musieli znaleźć, bo Duch Święty mówi do nas wyraźnie, spraw nam odnowę. To jest wołanie głębi naszego serca, naszej duszy, spraw nam odnowę. Amen? Halleluja. Panie, spraw nam odnowę. To jest cudowna modlitwa, to jest piękna modlitwa. Duchu Święty, spraw nam odnowę. Amen? To Duch Święty jest tym kimś, kto sprawia odnowę. Właśnie o nim chcę dzisiaj mówić. Cieszycie się? Chcę mówić o Duchu Świętym. Widzę uśmiech, radość na waszych obliczach, na waszych twarzach. Chciałbym się podzielić z przyjacielem, z Bogiem, osobą Bożą, która jest między nami, która jest w nas i do tego dojdziemy. Chciałbym powiedzieć wszystko, co wiemy już. Na pewno raz w życiu albo co najmniej raz w życiu słyszeliście już o tym, ale ja wam chcę powiedzieć, że bardzo mało mówimy o tym i powinniśmy więcej o tym mówić, więcej o tym śpiewać, więcej o tym może opowiadać, modlić się, spraw nam Duchu Święty odnowę, dlatego że Duch Święty jest osobą, jest boską osobą, jest Bożą osobą, która jest na ziemi między nami i z nami i w nas. Amen? Halleluja. Tak mówi Boże Słowo, do tego dojdziemy. Ja chcę wam powiedzieć, że ja wychowałem się w rodzinie ewangelickiej. To nie jest zarzut. To jest przywilej. Wychowałem się w ewangelickiej rodzinie i kiedy chodziłem na szkółki, kiedy chodziłem na nauki, bardzo mało, praktycznie w ogóle nie słyszałem, nie mówiło się, bardzo, bardzo mało przynajmniej mówiło się o Duchu Świętym. Nauczano nas o Trójcy, że jest Bóg Ojciec, Bóg Syn i Duch Święty. Jest o Trójcy byliśmy nauczani i to jest w wielu kościołach nauczane. Chociaż wiecie, potem, później, kiedy już zacząłem czytać Słowo Boże, kiedy powiem tak, kiedy Jezus Chrystus mnie znalazł, kiedy mnie odnalazł, kiedy mogłem mieć przebaczone wszystkie moje grzechy, zacząłem czytać Słowo Boże, dużo później to było, to znalazłem, że w Słowie Bożym nigdzie nie ma tego zdania Trójca. Nigdzie takiego sformułowania nie ma. Pomimo tego, że nie ma tego sformułowania, to Bóg jest w trzech osobach. Jeden Bóg w trzech osobach. Amen? Wierzymy w to? Wiecie, chciałbym powiedzieć, że ja miałem kłopot z tym. Ja miałem z tym kłopot. I myślę, że większość z nas, my mamy problem, mamy kłopot z tym, żeby zrozumieć, jak może być jeden Bóg i trzy osoby. Wiecie, ale kiedyś jakiegoś nauczyciela słuchałem, czy czytałem książki, wykłady, ludzi, którzy tłumaczą z hebrajskiego, z greckiego, to jest bardzo proste. To jest bardzo proste. Już na samym początku w Słowie Bożym jest napisane, że Bóg to jeden Bóg w trzech osobach. Amen? Popatrzcie się, pierwszy werset Słowa Bożego, pierwszy werset Biblii. Ja często go przycytuję, bo tam jest tyle prawd, tam jest tyle rozkoszy. Pierwszy werset Słowa Bożego mówi, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Tam jest tyle Bożego charakteru w tym wersecie umieszczone, Jego dobroci, Jego cech, jaki On naprawdę jest. Popatrzcie, stworzył Bóg, który, ja to powtarzam zawsze, który wszystko, co dobre i doskonałe, objawia Jego charakter na samym początku. Bóg niczego nie zepsuł, On niczego nie podwoił, On niczego nie rozłamał, On stworzył. To jest coś niesamowitego, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy zwrócili na ten werset uwagę. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Gdyby to było tylko w naszym języku polskim napisane, tak jak tutaj mamy, tutaj przed nami, przed sobą, to mamy wiele, wiele pytań, ale chciałbym wam powiedzieć, że ja nie jestem dobry w tym, żeby szukać gdzieś w Grece, szukać w hebrajskim, ale to wam pomoże. Ja chciałbym powiedzieć, co to słowo zmieniło w moim życiu, w moim myśleniu, kiedy modlę się, kiedy mogłem przyjmować od Boga, co oznacza słowo Bóg. W hebrajskim okazuje się, że czasowniki i rzeczowniki są używane w liczbie pojedynczej i mnogiej. Trochę gramatyki. Lubicie gramatykę? Nie lubicie, ja też nie.
Fajnie, że jesteście szczerzy, przyznajecie się do tego. Nie lubimy gramatyki, ale troszkę gramatyki, minimalnie. I popatrzcie się, niech ten werset będzie wyświetlony cały czas. Na początku i w hebrajskim czasownik stworzył, jak i rzeczownik może być w liczbie mnogiej, jak i pojedynczej. I teraz popatrzcie się, przeczytamy to tak, jak to jest po hebrajsku. Na początku stworzył, liczba pojedyncza, widzicie to? Na początku stworzył, liczba pojedyncza, Bóg, liczba mnoga, tak jest w hebrajskim, niebo i ziemię. Czy teraz to jest jaśniejsze? Na początku stworzył, liczba pojedyncza, jeden Bóg. Bóg, liczba mnoga, w hebrajskim, niebo i ziemię. Czyli inaczej mówiąc, stworzył liczbie pojedynczej, jeden Bóg. Ale Bóg, czyli Duch Święty, Bóg Ojciec i Bóg Syn, Jezus Chrystus. Amen? Tak jest w hebrajskim. I Żydzi w ogóle nie mają z tym problemów. Oni, kiedy się modlą, wiecie, Izraelici nawet, kiedy się modlą, w modlitwie swojej używają takich słów: słuchaj Izraelu, Pan Bóg Twój jeden jest. Amen? Pan Bóg Twój jeden jest. I oni tam w tych hebrajskich słowach, gdybyście znaleźli, to jest fajne, żeby sobie to odszukać, znaleźć. Dzisiaj mamy wszystko możliwe. Odnaleźć, tam są cztery słowa użyte na określenie Bóg. I trzy z nich są prawdopodobnie, ja teraz mówię z pamięci, trzy z nich są użyte w liczbie mnogiej, jedno jako jeden. I tam to samo słowo, które jest użyte jako jeden, jeden w wielu osobach, czyli w trzech osobach, jeden Bóg jest użyte jako jedna całość. To samo słowo jest użyte, kiedy jest powiedziane w Słowie Bożym, że opuści człowiek matkę i ojca, poślubi żonę swoją i tych dwoje stanie się jedno. Więc tam jest to samo słowo użyte, że z dwóch ludzi staje się jedność. Jest jedno, ale z dwóch ludzi. Więc w oryginalnym języku nie ma żadnego problemu. W naszym troszkę musimy się pogłówkować. Dosyć gramatyki, już więcej nie będę mówił. I słuchajcie, Słowo Boże całe jest spójne ze sobą. Kiedy czytamy Go, kiedy pod tym kątem rozważymy i popatrzymy się, wszędzie znajdujemy, że Bóg jest w trzech osobach. To jest jeden, ten sam Bóg w trzech osobach. Jest Bóg Ojciec, Święty Bóg, jest Bóg Jezus, Syn Boży i jest Bóg Duch Święty. To jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli, żebyśmy to wiedzieli, dlatego że to, co za chwilę będziemy chcieć czytać, to wiecie, to jest bardzo ważne dla nas, jak tutaj dzisiaj XXI wieku. Chcę czytać Słowo Boże, to tak na początek. Chciałem tylko, żebyśmy wrócili do tego. My wszyscy w to wierzymy, nikt z tym nie ma wątpliwości. Ma ktoś wątpliwości, że Bóg jest trójjedyny? Że trzy osoby, jeden Bóg, nikt nie wątpi w to. Wierzymy w to, wyznajemy to naszymi ustami, że Boże, wierzę, że jesteś Bóg Ojciec, Bóg Syn i Duch Święty. I to jest cudowne. I chciałbym pokazać tylko dzisiaj króciutko, żebyśmy, wiecie, jest wieczór, żebyśmy za długo nie słuchali, ale żebyśmy to mogli sobie utrwalić i w modlitwie rozkoszować się, radować się, przychodząc przed tron Boży, wiedząc, że On jest z nami cały czas. Żebyśmy sobie to utrwalili, że On jest pośród nas. Chciałbym podkreślić, że wszystkie trzy osoby, boskie trzy osoby, nie będę używał trójcy, ale będę używał trzy boskie osoby, były zaangażowane bezpośrednio w odkupienie ludzkości. To jest coś niesamowitego. Bo wiecie, Słowo Boże mówi, że Bóg Ojciec posłał Syna Bożego i przez Ducha Świętego odkupił lud. Amen? Chcielibyśmy otworzyć może takie słowo z 10 rozdziału Dziejów Apostolskich. Ja go trochę z kontekstu wyrwię. Ja zawsze mam świadomość tak, że kiedy wyrywamy z kontekstu słowo, to my sobie go zaznaczamy, zapisujemy. Ja przynajmniej tak robię. I wiecie, w domu sobie czytam cały kontekst. Czy się to zgadza? Jeżeli nie, to kaznodzieja na dywanik. Słuchajcie, tutaj 10 rozdział, 38 werset nam mówi tak. I popatrzcie uważnie. Piotr tutaj mówi tak, dobrze myślę, Piotr mówi kazanie. I on mówi o Jezusie Chrystusie. On mówi o zbawieniu. I popatrzcie, jaka ważna prawda tutaj jest. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym. Widzicie wszystkie trzy osoby? O Jezusie Chrystusie, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze, uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Popatrzmy, że wszystkie trzy osoby bezpośrednio zaangażowane są w każde dzieło odkupienia ludzkości. Nigdzie nie ma powiedziane, że to tylko Bóg coś zrobił,
albo tylko Bóg Syn, albo Bóg Duch Święty, ale gdybyśmy przestudiowali, może dzisiaj nie mamy na to więcej czasu, ale gdybyśmy przestudiowali Nowy Testament, to wiecie, zauważamy, że wszędzie wszystkie trzy osoby są zaangażowane. Ja wam tylko przytoczę przykład, a wy mi pokiwiacie głową, czy się zgadza. Czy kiedy Pan Jezus miał się narodzić, czy były wszystkie trzy osoby zaangażowane Boże? Poczęty został przez Ducha Świętego. Amen? Aby się urodził. Czy były wszystkie trzy osoby? Bóg Ojciec, Bóg Syn i przez Ducha Świętego. Amen? Ani jeden z nich nie był ominięty. A kiedy służył, tutaj czytaliśmy przed chwilą, kiedy chodził po ziemi, kiedy służył, tutaj jest napisane wyraźnie, że był przez Ducha Świętego, jeszcze raz, jak to tam mamy zapisane? Jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, i jak chodził, i uzdrawiał, i wypędzał wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Więc widzimy znowu wszystkie trzy osoby zaangażowane. Następny krok, kiedy widzimy śmierć Jezusa Chrystusa na Golgocie, możemy znaleźć w Nowym Testamencie słowo, które mówi bezpośrednio o tym, że Jezus Chrystus, tak samo w krzyżu, w śmierci Chrystusa, zaangażowane były wszystkie trzy osoby. Bóg Ojciec posłał Syna, a On przez Ducha Świętego złożył swoje życie na ofierze. Ja mam wersety zapisane, gdybyśmy chcieli to przeanalizować, możemy to przeczytać, ale może zrobimy sobie inne studium kiedyś, innego razu. Chciałbym tylko przejść przez to, żeby do mojego tematu, który chcę was zachęcać, chcę wam mówić o Duchu Świętym, chcę, żebyśmy przebrnęli, jak wszystkie trzy Boże osoby są zaangażowane. Następny krok, zmartwychwstanie. Czy pamiętacie werset, kiedy jest napisane, że Bóg Ojciec przez Ducha Świętego wzbudził Chrystusa z umarłych? Amen. Jest ten werset, pokazuje nam, że Bóg wzbudził Pana Jezusa, kiedy On leżał w grobie, przez Ducha Świętego. To Duch Święty obudził Pana Jezusa. Z jednej strony, jaka niesamowita zależność, jaka niesamowite zaufanie, ufność w trzech osobach Bożych. Popatrzcie się, Pan Jezus wiedział, że musi oddać swoje życie, że złoży swoje życie w ofierze i że będzie złożony w grobie. I że trzeciego dnia Bóg pośle Ducha Świętego, aby go wzbudził i aby zmartwychwstał. Niesamowite dzieło. Ale to nie jest koniec. Wiecie, ja myślę, że my jako chrześcijanie często na dziele krzyża zatrzymujemy się. Na Golgocie, na krzyżu zatrzymujemy się, na zmartwychwstaniu. I to nie jest do końca dobre. To nie jest dobre. Krzyż i zmartwychwstanie jest centralnym jakby poselstwem. Ale to nie jest jeszcze koniec. Popatrzmy dalej, co się działo. Kiedy Pan Jezus stał z martwych, co było potem? Było w niebo wstąpienie, tak? Kiedy Duch Święty zabrał Pana Jezusa, kiedy było w niebo wstąpienie, znowu wszystkie trzy osoby Boże były zaangażowane w to. Ale potem jeszcze było, co było? Zesłanie Ducha Świętego. Halleluja. I doszliśmy do tego momentu. I Ewangelia nie byłaby pełną głoszoną, gdybyśmy zatrzymali się na krzyżu, gdybyśmy zatrzymali się na zmartwychwstaniu. Ale musimy iść dalej, musimy iść aż do Pięćdziesiątnicy, do wylania Ducha Świętego. Amen? Usłyszę amen? Halleluja. Dziękuję wam bardzo, że jesteście zaangażowani. Chcielibyśmy teraz otworzyć Ewangelię Jana. Ewangelie, we wszystkich Ewangeliach Pan Jezus mówi i wszyscy ewangeliści opisują to, o co chodziło w pełnej Ewangelii, w całej Ewangelii. Wiecie, że już Jan Chrzciciel na samym początku powiedział, o co chodzi w Ewangelii? On zaczął głosić pokutę. On głosił, pokutujcie i uwierzcie, bo przybliżyło się Królestwo Boże. Żeby przyjąć Chrystusa, musiała przyjść pokuta, musiała przyjść odmiana, tak samo jak w naszym życiu. Musieliśmy odwrócić. Pamiętacie to kazanie? Teraz chwila reklamy. Kiedy mówiłem, że pokuta to nie jest tylko powiedzenie przepraszam, ale to jest odwrócenie się od tamtego życia. Pewnego razu robiłeś takie i takie rzeczy, ale pokutowałeś, czyli odwróciłeś się od tych rzeczy i idziesz w zupełnie innym kierunku, już tego nie robisz, ale robisz rzeczy, które Bogu się podobają. Amen? To jest pokuta. Więc w tym momencie Jan Chrzciciel głosił pokutę. I kiedy głosił pokutę, to patrzcie, co on mówił. Ja głoszę wam upamiętanie, ale idzie ten, który będzie was chrzcił, jak? Duchem Świętym i ogniem. Halleluja. I właśnie Jan Chrzciciel, dlatego myślę, to jest moje myślenie, był nazwany największym prorokiem, bo on miał wejrzenie w to, co się będzie działo, kiedy Pan Jezus zakończy dzieło. Bo Pan Jezus, kiedy odchodził do nieba, On powiedział uczniom, to się jeszcze nie skończyło. Ono się zakończy wtedy, kiedy będziecie napełnieni Duchem Świętym i pójdziecie i dokonacie to, co ja zacząłem na tej ziemi. Amen?
I właśnie do tego dzisiaj chcę was zachęcić, żebyśmy na nowo odświeżyli i zdążyli do tego, o co Panu Jezusowi tak naprawdę chodziło w Ewangelii. Chodziło o to, żebyśmy nie zatrzymali się na którymś z tych aspektów, ale żebyśmy byli napełnieni Duchem Świętym. I wiecie, w dziele Jezusa Chrystusa, na Golgocie, zmartwychwstaniu, w niebowstąpieniu i wylaniu Ducha Świętego, chodziło Bogu o to, aby legalnie chrzcić ludzi Duchem Świętym. Amen? Ja sobie napisałem takie sformułowanie. Wszystko to Bóg uczynił, aby legalnie chrzcić w Duchu Świętym ludzi. Abyśmy my byli napełnieni Duchem Świętym, Duchem Bożym. Coś niesamowitego. Popatrzcie się w Starym Testamencie. Bóg tęsknił za ludźmi, tęsknił, aby mojego ducha włożyć w ich życie. Pamiętacie takie słowo? I w ich ustach, na ich ustach, aby było moje imię, moja obecność, aby mojego ducha włożę w ich wnętrze. To będzie mój lud, będą nazwani moim imieniem. Bóg od dawna tęsknił o tym, co się stało właśnie w pięćdziesiątnicy. Coś niesamowitego. Wiecie, zawsze kiedy o tym myślę, to wydaje mi się, że dostaję skrzydeł. Duch Święty jest z nami. Za chwilę do tego dojdziemy. Ale teraz chcę wam przytoczyć jeszcze, jak bardzo ważne jest i też jedna rzecz. Jak bardzo przeciwnik, szatan, będzie zakrywał to, będzie się buntował, żebyśmy nie zrozumieli, że Duch Święty jest dany wszystkim, że jest wylany na wszelkie ciało, na małych, wielkich, na dorosłych, starszych, na starców, seniorów, na wszystkich. Duch Święty został wylany na rodzaj ludzki. Bogu o to chodziło od samego początku i to się wykonało, to się stało. Czy to nie jest dobra nowina? To się stało w dniu Pięćdziesiątnicy. Pan Jezus powiedział uczniom, że kiedy ja odejdę, przyjdzie Duch Święty i to się wypełni w całości. I wtedy będziecie mogli iść i posługiwać. Chcę wam jeszcze przytoczyć, że kiedy w Starym Testamencie, kiedy czytamy, to zauważamy, że Duch Święty nigdy nie był nazwany Duch Świętym. Zauważyliście w Starym Testamencie? Jest nazwany wodą, jest nazwany olejem, jest nazwany tchnieniem, jest nazwany wiatrem. Różne imiona ma, ale Duch Święty dopiero w Nowym Testamencie po raz pierwszy był nazwany. Nie umiem tego wytłumaczyć i nie wiem, czy nawet chcę szukać rozwiązania, ale chcę wam powiedzieć, że Duch Święty w Starym Testamencie namaszczenie wstępowało tylko, kiedy Bóg namaszczał 3 rodzaje namaszczeń. Pamiętacie, jakie to były? Król, kapłan i prorok. 3 rodzaje namaszczeń. Kiedy prorok na przykład, czy kapłan, prorok namaszczał, Bóg posyłał go do kogoś, tak jak Dawida, pamiętacie? Namaszczał Dawida i obwieszczał mu, że ty będziesz królem nad Izraelem i nad Judą. To wtedy to było namaszczenie przez wylanie oleju i Bóg namaszczał kogoś na króla. Następne namaszczenie to było kapłańskie. Kiedy powoływano kapłanów, byli namaszczani, byli przygotowywani, Bóg powoływał tych ludzi, aby sprawowali kapłaństwo, aby stawiali się przed Bogiem za ludem. Amen? Zgadza się? I prorocy byli namaszczani na to, aby z kolei od Boga odbierać słowo i przekazywać ludowi. Aby słuchać słowa i przekazywać. Tak jak dzisiaj modliliśmy się, czytaliśmy, spraw nam odnowę. Duch Święty mówi do nas. Czy słyszycie ten głos? Duch Święty nas zachęca, abyśmy wołali, spraw nam odnowę. Dzisiaj potrzebujemy odnowy, potrzebujemy Jego obecności. Dzisiaj nasze życie potrzebuje odnowy. To nie znaczy, że jesteśmy w złym miejscu, ale odnowa to jest coś, co na nowo się zaczyna. Amen? I Boże wołanie jest, potrzebujecie no odnowy. Wołajcie o to, chcemy o to zawołać. Dlatego pamiętajmy to zdanie. I te 3 namaszczenia były w Starym Testamencie. Ale wiecie, kiedy został wylany Duch Święty, wiecie, co się stało? W liście Piotra czytamy, że jesteście królewskim kapłaństwem, ludem nabytym. Amen? Duch Święty został wylany na wszystkich. Czy wyobrażacie sobie, że gospodyni domowa może być użyta w prorokowaniu? Namaszczenie Boże jest w każdym miejscu. Człowiek, który pracuje na taśmie, jest namaszczony królewskim kapłaństwem, jest dzieckiem króla. Zgadza się? Dlatego, że Duch Święty został wylany. Dlatego to jest tak bardzo ważne, abyśmy to przyjęli, abyśmy nie omijali tego. Wiecie, ja długo nie wiedziałem, nie umiałem się z tym pogodzić, nie wiedziałem, o co chodzi, nie wiedziałem, co zrobić z tym. Ale Słowo Boże jest tak cudowne, Bóg jest tak cudowny, że On nas wprowadza w miejsce, kiedy zaczyna być sucho. I my zaczynamy szukać, pytać, Boże, co mogę zrobić? Gdzie mogę Ciebie znaleźć? I Bóg się daje znaleźć. Kiedy pragniesz, kiedy idziesz, Bóg daje Ci się znaleźć. Ja wiecie, kiedy w swoim życiu kiedyś, kiedy pragnąłem poznać Ducha Świętego, ja wtedy nie było internetu, wtedy nie było za bardzo dużo książek na ten temat.
I ja wszystko, co tylko było możliwe, wykorzystałem, żeby coś się dowiedzieć o Duchu Świętym. Słowo Boże za bardzo nie rozumiałem. Czytałem go, byłem bardzo młody wtedy i nie za bardzo miałem się kogo zapytać o Duchu Świętym. Co przeważa, że mogłem doświadczać go. Wiecie, to jest coś ciekawego, bo dzisiaj wszyscy rozumią, słyszą o Duchu Świętym, a mało doświadczają go. Amen? Zgadza się tak? A ja miałem na odwrót. Ja kiedy przychodziłem do moich dziadków, kiedy przychodziłem do zgromadzenia, ja wręcz dotykałem obecności Bożej. Ja wiedziałem, że jestem w Bożych rękach, że Duch Święty działa, że On robi rzeczy, ale nie umiałem tego znaleźć, wytłumaczyć i nie umiałem tego poukładać. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Ale chwała Bogu, że jest poznanie, większe poznanie jest. I chcę wam powiedzieć, że Duch Święty jest wylany na każdego z was. Jeżeli ktoś przyjął Jezusa Chrystusa, przebaczone są twoje grzechy. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, jesteś królem, jesteś księżniczką, jesteś Bożym własnością, Jego dzieckiem. Jeżeli Bóg jest, Jezus Chrystus jest królem, to jesteś dzieckiem Boga. To możesz przyjść i wiarą przyjąć Ducha Świętego. Zaprosić Go do swojego życia. Wiecie, jakie to jest proste? Duchu Święty, zapraszamy Ciebie. Ja kiedy przychodzę do społeczności, kiedy zamykam za sobą drzwi, kiedy idę do komory, ja często o tym mówię, ale chcę was zachęcić, jaki to jest cudowny czas. Mówię, Duchu Święty, zapraszam Ciebie i proszę Ciebie, nie odchodź. Nie odchodź, nie zostawiaj mnie. Chcę być z Tobą. Chcę być z Tobą. Kiedy pokazujesz mi Twoje słowo, ja chcę go rozumieć z Tobą. Ja chcę, abyś Ty mnie przepełniał, abym kiedy pójdę do ludzi, abym Twoją obecność mógł zanieść, żebym mógł zanieść coś więcej niż tylko Janusza, żebym mógł zanieść Twoją obecność, bo jeżeli siebie zaniesę, to tak właściwie nic, taki nic. Ja potrafię pomóc, mogę komuś ponosić drzewo, mogę komuś coś pomóc, naprawić, żarówkę wymienić, ale słuchajcie, to jest nic. Kiedy obecność Boża jest w naszym życiu, możesz więcej. Możesz namaszczenie przenosić, możesz zachęcać, możesz kogoś się pomodlić, możesz modlić się o wszystko, cokolwiek. Słowo Boże mówi, amen. Amen. Bo Duch Święty mieszka w Tobie. Do tego dojdziemy też, będziemy o tym mówić. To jest największa radość. Zostawiłem to na sam koniec. Chcieliśmy otworzyć Ewangelię Jana. Pan Jezus powiedział, Paweł powiedział coś niesamowitego. W Ewangelii Jana i w Ewangelii Łukasza. Czytacie Ewangelię Jana. Wiecie, to jest najlepsze, ja zawsze to powtarzam, zaczynałem na początku od Ewangelii Jana, zaczynałem od Ewangelii, najprostsze słowo, które je się jak zwykły chleb. Idziesz do chlebaka, ukroisz chleb i możesz jeść. To jest tak właśnie Ewangelia. Tak proste, tak sycące, takie życiowe, takie naprawdę na co dzień. Czytajcie Ewangelię Jana, postaw sobie za warunek jakiś, zrób sobie dyscyplinę, zrób sobie tabelkę i czytaj sobie ileś tam rozdziałów dziennie. Zrób sobie notatkę, co z tego mogłeś wziąć, modlij się tym słowem, zastanawiaj się. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, to pytaj się Ducha Świętego, pytaj się Boga. On jest z nami i On ci odpowie. On ci przyjdzie z odpowiedzią i będziesz miał wspaniałe świadectwo. Słowo Boże jest żywe, Bóg jest żywy, amen. On z nami chce rozmawiać. Czytajmy Ewangelię Jana, otwórzmy 14 rozdział. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 16 werset mówi tak. Pan Jezus mówi wtedy do uczni. Mówi, ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Pan Jezus tutaj mówi, zatrzymujmy się na chwileczkę na tym wersecie. Pan Jezus tutaj mówi do uczni, że musi odejść, że jeszcze tylko krótką chwilę i musi odejść z tej ziemi. Uczniowie byli niezmiernie zasmuceni, oni nie rozumieli tego, nie wiedzieli. Wiecie, oni się byli zakłopotani i sobie myślą, jak to będzie, gdy Pana Jezusa zabraknie. Przecież są cuda, mamy chleb, rozmnożenie, są fajne rzeczy, ludzie się zgromadzają, nie trzeba o nic się martwić, niczego troszczyć się, a jeżeli Jego zabraknie, to jak my sobie damy radę? I oni się martwili i wręcz mówili, Panie, nie chcemy tego. Tutaj z tej rozmowy, z kontekstu wynika, że oni byli niezadowoleni z tego. I Pan Jezus przygotowuje ich na to, że On będzie musiał ich opuścić. Ale popatrzmy, dlaczego Pan Jezus ich przygotowuje. On mówi, ja prosić będę Ojca i dam wam innego Pocieszyciela. Wróćmy może na chwileczkę do Ewangelii Łukasza, 24 rozdział. Tam jest pięknie powiedziane. Pan Jezus tak samo mówi. We wszystkich czterech Ewangeliach Pan Jezus mówi o obietnicy, o Duchu Świętym. Ale w tych wersetach tutaj znalazłem szczególne takie miejsce. Pan Jezus mówi do nich tak, to już jest pożegnanie. On mówi, a oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Chciałbym, żebyście zapamiętali to zdanie. Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. I popatrzcie, ja bym chciał, żebyśmy zauważyli to zdanie, obietnica Ojca. Ja kiedy zacząłem czytać Słowo Boże, Biblię od początku, postawiłem sobie kiedyś za warunek, żeby zaznaczał wszystkie obietnice.
gdziekolwiek w przeczytanym słowie zaznaczę, zobaczę obietnicę, jakąkolwiek, którą Bóg obiecuje mi, na przykład czyj ojca i matkę, abyś długo żył, aby ci się dobrze wiodło, to jest obietnica Boża. Amen? To jest przykazanie z obietnicą. Piękne przykazanie. Halleluja. Młodzi ludzie, wykorzystujcie to przykazanie. 90 lat to jest, niech będzie waszym stażem takim, powiedzmy, średnim. Ale musicie mieć warunek. Czcijcie ojca i matkę, czcijcie swoich rodziców, szanujcie ich, módlcie się o nich, błogosławcie ich. Halleluja. I wiecie, tej obietnicy zapisywałem. Szukałem Słowo Boże, czytałem rozdział po rozdziale od początku i zapisywałem. Gdzieś tam, przyznam się, zagubiłem się w Starym Testamencie, gdzieś 400 obietnic zapisałem. Uciekło, umkło mi to i nie dokończyłem. Do końca Biblii nie przeczytałem, nie zapisywałem tego. Ale gdzieś po drodze, gdzieś usłyszałem, że około 7000 obietnic jest w całej Biblii. Około 7000 obietnic. Pomyślcie sobie tyle, że pośród tych 7000, jeżeli ich tyle jest, pośród tych 7000 obietnic, jedna z nich jest nazwana obietnicą Ojca. Widzicie to? Pan Jezus mówi, jedna z nich jest obietnicą Ojca. Bóg daje wiele obietnic, ale jedna jest szczególna. Obietnica Ojca. Nie przeoczmy tego, bo to jest jedna z najważniejszych obietnic. I Pan Jezus mówi tutaj o tym, że pośle Ducha Świętego. Otwórzmy z powrotem Ewangelię Jana. 14 rozdział. 14-16 mówi, prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela. Pewnego razu, kiedy modliłem się i prosiłem, kiedy wołałem, kiedy na kolanach byliśmy chyba w trójkę albo w czwórkę na spotkaniu, na poście, modlitwie i modliliśmy się, przyszło na mnie takie pragnienie, właściwie to ja wyzwoliłem to pragnienie. Wołałem tak gorąco, że wiecie, na podłodze płakałem i wołałem, Duchu Święty, ja Ciebie tak bardzo potrzebuję. Ojcze, proszę Ciebie, ześlij Go do mojego serca, napełnij mnie, chcę Ciebie dotykać, chcę Ciebie przeżyć. Duchu Święty, ja Ciebie potrzebuję, ja nie wyjdę z tego miejsca, dopóki nie będę napełniony, dopóki nie będę przepełniony. Po tym spotkaniu, po tych 3 dniach postu i modlitwy, Duch Święty oczywiście przyszedł, wstąpił do naszych serc, dotykał nas każdego z tych dni. Chcę wam powiedzieć, że jeden z tych naszych 3 czy 4 ludzi, żeśmy tam byli, mężczyzn, to zapytał mnie się, dlaczego tak bardzo walczysz, tak bardzo się modlisz? Przecież Bóg, gdyby chciał, to by ci dał. Wiecie, ja tego nie rozumiałem i myślę, może faktycznie mam rację, może ma rację, może nie trzeba aż tak mocno prosić. Może wystarczyłoby tylko raz powiedzieć, Panie, proszę Ciebie, ześlij Ducha Świętego, skoro to jest Twoja obietnica, to daj. Popatrzcie na ten werset. Duch Święty otworzył mi oczy. Pan Jezus mówi, to jest Pan Jezus. Popatrzcie się. Ja prosić będę Ojca. Jeżeli Pan Jezus musiał prosić Ojca, jeżeli Pan Jezus powiedział, poproszę Ojca, to nam nic nie zaszkodzi, jeżeli my będziemy prosić Ojca. Amen? Chciejmy prosić o Ducha Świętego. Módlmy się, spraw nam odnowę. Módlmy się tą modlitwą. Słuchajcie, prośmy Ojca. To jest obietnica Ojca. Ale to jest szczególna obietnica. To nie jest jedna z 7000 tak po prostu. To jest szczególna obietnica Ojca. Dlatego módlmy się o Ducha Świętego. Dlatego, że zaraz zrozumiemy, dlaczego mamy się modlić o Ducha Świętego. Bez Niego nie jesteśmy w stanie przejść naszego życia i wykonać Jego zadania, Jego dzieła na tej ziemi. Amen? Halleluja. I Pan Jezus mówi, będę prosić Ojca i da wam innego Pocieszyciela. Innego, to słowo też jest niesamowicie cudowne. W naszym słowie tak jest takie trochę dziwne, innego Pocieszyciela. Ale w hebrajskim to słowo znaczy innego rodzaju albo kolejnego. I tutaj jest bardziej skłania się do tego kolejnego. Ja odchodzę, ale ktoś inny przyjdzie na moje miejsce. Pan Jezus dokładnie tak powiedział. Wiecie, to zakłóciło czasami moje myślenie, kiedy myślałem jeszcze po staremu, chciałem zawsze, żeby Pan Jezus zawsze był ze mną, żeby On był każdego dnia ze mną, żeby był zawsze ze mną. Ale Pan Jezus tutaj wyraźnie mówi, ja idę do Ojca. Nie wiem, czy się możecie z tym pogodzić, ale Pan Jezus powiedział, ja idę do Ojca. Ale poślę wam Pocieszyciela, Ducha Prawdy, Ducha Świętego, który będzie z wami na wieki. Czy jesteście świadomi tego, że dzisiaj Pana Jezusa tutaj na tym miejscu nie ma w fizyczny sposób? Jest tutaj Duch Święty. Amen. Ja tego nie rozumiem i nie umiem wam tego wytłumaczyć. Dlaczego? Wygląda na to, że na ziemi może przebywać tylko jedna Boża osoba. Nie wiem, dlaczego tak jest w Słowie Bożym, ale dlaczego Pan Jezus nie powiedział, ja zostanę i Duch Święty też przyjdzie? Albo rozumiecie, do czego myślę? Pan Jezus powiedział, ja pójdę do Ojca. Więcej powiem. W Słowie Bożym tutaj dalej czytamy, że Pan Jezus mówi, lepiej będzie dla was. Słuchajcie tego uważnie.
Pan Jezus mówi, lepiej będzie dla was. Zaraz zrozumiemy i dojdziemy do tego. Pan Jezus mówi tak, ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Kiedyś sobie myślałem, że Panie Jezu, jak dobrze by było żyć w czasach, kiedy Ty chodziłeś po ziemi. Tak sobie pomyślałem, jak dobrze by było nauczyć się od Ciebie, jak się modlić o chorych, jak wyganiać demony. Nauczyć się od Ciebie tego wszystkiego, żebyś Ty poprowadził mnie. Ale potem sobie pomyślałem tak, wyobrażacie sobie dzisiaj dostać się do Pana Jezusa, kiedy On by chodził po ziemi? Ja sobie przypuszczam, że kiedybym miał 20 lat, musiałbym się zapisać na kolejkę, na audiencję, żeby się spotkać z Panem Jezusem na 5 minut i może za 30 lat trafiłaby moja kolej. Wyobrażacie sobie, ile jest ludzi na świecie, którzy chcieliby się z Nim spotkać? I Pan Jezus każdemu by musiał poświęcić 5 minut. Pan Jezus bardzo dobrze to przemyślał. Pan Jezus powiedział, lepiej dla was, że ja odejdę. Lepiej, że ja będę uwielbiony, pójdę do Boga Ojca, siedzieć po prawicy tronu, aby stawiać się za wami w dzień i w nocy, ale poślę do was kogoś, nie zostawię was sierotami. I to jest następne cudowne zdanie. Popatrzcie, Pan Jezus odkrył tajemnicę, że Bóg zamierzył przez zesłanie Ducha Świętego, abyśmy my nie byli sierotami. Wiecie, że będąc dzieckiem króla możesz żyć jak sierota? Wiecie, że to jest możliwe? Kiedy ograniczymy nasze życie, że nie przyjmiemy Ducha Świętego, nie przyjmiemy pełni Jego błogosławieństw i nie będziemy korzystać z nich, to możemy żyć jak sieroty. Możemy, będąc dziećmi Bożymi, dziećmi Króla, żyć jak sieroty. To jest możliwe. Dlatego Pan Jezus powiedział, żebyście nie zostali sierotami. Pośle do was Ducha Świętego. Widzicie ten cel? Duch Święty jest po to dany z nami. Jest między innymi, aby nas wprowadzać w Boży dom, w rodzinę Boga. Bóg Ojciec jest naszym Ojcem. Nie jesteśmy sierotami, ale bez Ducha Świętego będziemy żyć jak sieroty. Rozumiemy to? Dlatego tak bardzo ważne jest, aby Duch Święty każdego dnia w naszym życiu, każdego dnia był z nami. Był z nami. Słowo Boże mówi, że to przez Ducha Świętego mamy obecność Boga i obecność Jezusa Chrystusa. Duch Święty jako osoba jest na tej ziemi. Zaraz też będziemy o tym czytać. 26 werset. Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pan Jezus powiedział, że Duch Święty przypomni wam wszystko i tak samo oznajmi wam to, czego ja nie dopowiedziałem. Pan Jezus tutaj sugeruje, że jeszcze jest wiele rzeczy, które chciałby powiedzieć uczniom, ale nie są w stanie przyjąć tego. To jest bardzo mądre i zrozumiałe i to jest bardzo logiczne. Ja chciałbym się uczyć od Pana Jezusa, jak bardzo On był mądry w nauczaniu. Wiecie, jest dzisiaj wieczór, jest godzina 19 i my jesteśmy trochę zmęczeni. Gdybym jeszcze trochę pociągnął, to nie jesteśmy w stanie więcej przyjąć. Rozumiemy to? I Pan Jezus powiedział, że nie jesteście więcej w stanie przyjąć, ale Duch Święty, który przyjdzie, On wam resztę dopowie. On was reszty nauczy. I ja to zrozumiałem, kiedy przeczytałem Dzieje Apostolskie. Popatrzcie się, Piotr był zakłopotany. Mówi, Panie Jezu, nie może to na Ciebie przyjść. Nie odchodź, nie zostawiaj nas. A popatrzcie, co się stało po dniu Pięćdziesiątnicy z Piotrem. Ten sam Piotr, który był pełen obaw, który nie wiedział, co robić i tak dalej, stanął i po pierwszym kazaniu 3000 ludzi się nawróciło. Czy wy umiecie to zrozumieć? Czy mieści się wam to w głowie? Co się stało? To przecież jeszcze może rok temu było. Co mogło się stać rok wcześniej, że ten sam Piotr, który był zastraszony, który chciał uciekać, zostawił wszystko i poszedł na ryby, ten sam Piotr staje odważnie, głosi o Chrystusie i 3000 ludzi się nawraca. A potem mówi, pokutujcie i dajcie się ochrzcić. Ten sam Piotr, popatrzcie się, co się stało. Przyszedł Duch Święty. I on wprowadził to, co Pan Jezus zapoczątkował. Amen? Widzimy to? Cudowne zadanie. I wiecie, chciałbym szczególną uwagę przekierować na to, żebyśmy nie zapatrzyli się na ofiarę, na Golgocie, na krzyż i nie na tym poprzestali, ale szli dalej. O co Panu Jezusowi chodziło? Chodziło o to, aby cała Ewangelia, pełnia Ewangelii została wypełniona, a ona nie zostanie wypełniona bez napełnienia Duchem Świętym, bez posługiwania Duchu Świętym, bez tego, że my przyjmiemy Ducha Świętego jako osobę Boga. Jako osobę Boga. Jeżeli my nie postaramy się o to, jeżeli my nie zrozumiemy tego, że Duch Święty na tej ziemi jest jako osoba Boża, jako jest Ten, który jedynym jest, który nas może połączyć z Bogiem i z Jezusem,
i z niebem, to nie jesteśmy w stanie wykonać Bożego dzieła, nie jesteśmy w stanie skorzystać z tego błogosławieństwa, które Bóg do nas dał, z pełni obfitości. I tak jak byśmy powiedzieli, będąc dzieckiem króla, możemy żyć jak żebracy. Wiecie, czego najbardziej się obawiam, kiedy przyjdziemy do nieba? Właściwie niczego, tylko jednej rzeczy. Przyjdę i kiedy zobaczę, kiedy tego nie widziałbym, to bym może to przeżył, ale chciałbym, żeby tego nie było. Żebym nie widział możliwości, które tutaj na ziemi miałem, których nie wykorzystałem. Dlatego, że bez Ducha Świętego jesteśmy naprawdę ograniczeni. Nie potrafimy dalej widzieć niż tylko tyle, ile potrafimy sobie wyobrazić. Ale Duch Święty jest tym, który nas prowadza, gdzie? Wszelką prawdę, który nam oznajmia rzeczy, których nie wiemy. To jest Duch Święty. To jest Duch Święty i dlatego tak bardzo ważne jest każdego dnia relacja. Przychodź do Niego, mówi: dzień dobry Duchu Święty. Witaj Duchu Święty. Dziękuję Ci Duchu Święty, że jesteś ze mną. Amen. Bo Bóg jest z nami. Halleluja. Duch Święty. Właśnie Duch Święty jest na ziemi. Jest teraz wśród nas i jest w nas. Będziemy z Koryntian czytać i chcę Wam pokazać dokładnie, gdzie On mieszka. W tym miejscu, tutaj na tym miejscu, w tych ławkach. Chcę Wam pokazać, gdzie Duch Święty jest. Halleluja. Czytajmy może jeszcze Ewangelię Jana dalej. Wiecie, Ewangelia Jana bardzo dobrze przedstawia, Pan Jezus obrazuje nam to. 16 rozdział, może odwróćmy tylko jedną kartkę. Ale że Wam to powiedziałem, smutek napełnił serce Wasze. Pan Jezus powiedział uczniom, że musi odejść. Smutek napełnił serce Wasze. I czytajmy dalej, 7 werset. Lecz ja Wam mówię prawdę. Popatrzcie, Pan Jezus zapewnia. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Widzicie tę zamianę? Pan Jezus powiedział niesamowitą prawdę. Kiedy ja pójdę do nieba, poślę wam Pocieszyciela. Wiecie, jak ja się cieszę, że to się wydarzyło, że to się stało. Duch Święty dzisiaj jest z nami. Amen? Halleluja. I Pan Jezus mówi do uczniów dalej. A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Popatrzcie, tylko Duch Święty jest w stanie przekonać świat o grzechu, o sądzie i sprawiedliwości. Zobaczcie, jak jesteśmy ograbieni bez Ducha Świętego w ewangelizacji. Zbliżają się dni skupienia. Chcemy, aby ludzie się nawracali, aby ludzie pokutowali, aby byli uwalniani. Wyobraźcie sobie, co jest możliwe bez Ducha Świętego. Nic. Ani przekonania o grzechu, ani o sprawiedliwości, ani o sądzie. Duch Święty jest osobą Bożą, która przekona ludzi o grzechu, sądzie, sprawiedliwości. Wołajmy zatem, spraw nam odnowę. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przekonaj. Przekonaj moich bliskich. Przekonaj o grzechu. Przyjdź z sprawiedliwością. Przyjdź o sądzie. Przekonaj. Sumienie może ruszyć. Duch Święty jest tą osobą, osobą Bożą, która może zbudzić przebudzenie. Amen. To my sami nie potrafimy sięgnąć i wyzwolić ewangelizacji. Popatrzcie, co się działo w Dziejach Apostolskich. Oni nie kiwnęli palcem, oni stanęli na ulicy i zaczęli mówić w pełni ducha. Mówili słowa, które naprawdę my może znamy na pamięć. Ja przypuszczam, że oni by mogli powiedzieć prostą modlitwę. Albo Piotr mógłby zawołać na Jana. Mówi: Janie, chodź nam pomóż, a w tym momencie by się 10 ludzi nawróciło. Kiedy Duch Święty działa, nie trzeba z wielkich słów. Możesz powiedzieć: przestaw krzesła, a w tym momencie może się ktoś nawrócić. Duch Święty, kiedy działa, to jest Jego dzieło o sądzie, o grzechu i o sprawiedliwości. Amen? Nigdy nie damy rady wyzwolić czegokolwiek w ludziach, jeżeli Duch Święty nie przyjdzie do nas. Dlatego wołam i pragnę i błagam: Duchu Święty, przyjdź. Przekonaj ludzi, przekonaj świat o grzechu, sądzie, sprawiedliwości. Widzimy to miejsce. 7 werset to mówi. Następne wersety, czytajmy. 8 werset mówi tak: On. To jest bardzo ważne, On. Tutaj jest użyta osoba. Duch Święty często postrzegany jako moc, jako coś. Słuchajcie, Duch Święty jest osobą. Przy tej okazji chciałem to podkreślić na sam koniec, ale miejcie to już na pamięci. Duch Święty przychodzi do Kościoła jako Pan. On jest Panem Kościoła. Amen? Duch Święty jest Panem Kościoła. Jezus Chrystus jest nad Kościołem, jest głową Kościoła, ale to Duch Święty jest Panem Kościoła. Amen? On przyjdzie. Halleluja. I to On jest. Wiecie, Bóg niczego nie robi bez Ducha Świętego. Bóg Ojciec. Jezus Chrystus, widzicie sami, czytaliśmy Dzieje Apostolskie,
że namaszczony przez Ducha Świętego posługiwał i robił w Duchu Świętym. Amen. Więc wszystkie trzy osoby Boże są bardzo zaangażowane. Kiedy czytam Słowo Boże, wiecie, to jest moje spostrzeżenie, możecie sobie to zostawić tylko dla siebie, ale tak sobie myślę, że kiedy patrzę na trzy osoby Boże, to widzę pewnego rodzaju zazdrość o rodzaj ludzki. Wszystkie trzy osoby są bardzo zaangażowane na rodzaju ludzkim, aby wykupić nas. Czy widzicie to? Jak niesamowicie Bogu zależy, Bogu mówię teraz o trzech osobach, na tym, aby nas podnieść, wyzwolić, aby nas postawić do godności człowieka. Halleluja. Amen. Widzicie to? I dlatego Pan Jezus, dlatego Bóg Ojciec tak zaplanowali, aby Duch Święty był z nami na ziemi, bo bez Niego zostalibyśmy sierotami. I bez Niego nie wykonalibyśmy dzieła. I bez Niego bylibyśmy dziećmi, ale jak opuszczoni. Nie potrafilibyśmy niczego osiągnąć, niczego zdobyć. Nie potrafilibyśmy nic w naszym życiu zrobić. To z Nim, z Duchem Świętym potrafimy. Halleluja, halleluja. On bez ducha będziemy dziećmi Króla, ale możemy żyć jak żebracy. Bez Ducha Świętego nie damy rady. Słuchajcie, chciałbym zachęcić tak bardzo mi zależy, że to Duch Święty w naszym życiu sprawi odnowę. To tylko On. Jeżeli dzisiaj na tym miejscu czegokolwiek potrzebujesz zmienić w swoim życiu, jeżeli czegokolwiek czujesz niesmak i czujesz niedosyt, to jest tylko znak, że potrzebujesz być bliżej Niego, że potrzebujesz podporządkować się Duchowi Świętemu jako Panu. Amen. Powiedzieć: Duchu Święty, Ty bądź Panem w moim życiu. Chciałbym, żebyśmy przeczytali list do Koryntian. Teraz chcę wam pokazać, gdzie jest mieszkanie, gdzie mieszka Duch Święty. Czy nie wiecie? Wiecie, ja to tak powiedziałem teraz łagodnie. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Apostoł Paweł do Koryntian mówi w bardzo surowy sposób, bardzo ostry sposób. On do nich mówi: czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży, Duch Święty mieszka w was? Koryntianie zapomnieli o tym i żyli może trochę obojętnie na Ducha Świętego. I apostoł Paweł tutaj bardzo mocno napomina ich. To jest bardzo mocne napomnienie. On im przypomina, że jesteście mieszkaniem jako społeczność. Tutaj jest mowa o społeczności, jako o Kościele. Że Duch Boży mieszka w was. Czyli chodzi o cały Kościół. Wiecie, że Kościół, całe zgromadzenie, cały Kościół, cały lud Boży jest świątynią Ducha Świętego. Amen? To jest ciało Chrystusa i że Duch Święty mieszka w nas. To jest bardzo ważne. Tutaj apostoł Paweł mówi takie zdanie, którego bardzo, bardzo wciąż podchodzę do tego słowa. Pamiętacie to słowo? Jest ono napisane w tym samym liście. Możecie go w domu przeczytać. Że jeżeli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Wierzycie w to? Słuchajcie, mnie zawsze dreszcze przechodzą, kiedy czytam to słowo. Bo tutaj jest napisane, że kiedy ktokolwiek niszczy świątynię Bożą lub szkodzi ciału Chrystusa, ciału Chrystusa, tego zniszczy Bóg. Ciarki mnie przechodzą, kiedy myślę o tym i mam bojaźń, kiedykolwiek by mi było przyjść powiedzieć coś na Kościół, coś powiedzieć na dzieci Boże, na lud Boży. Zawsze mówię: Boże, postaw straż przed moimi ustami, tego nie wypowiem, nie będę nikogo krytykował, nie chcę Kościoła Bożego powiedzieć tak pochopnie, powiedzieć, że cokolwiek. Słuchajcie, dlatego że Bóg bardzo wysoko szanuje i ceni sobie swoje ciało, Kościół Chrystusa. Amen? I my jesteśmy ciałem Chrystusa, wszyscy odkupieni przez Jego krew. Dlatego musimy to wiedzieć, że to bez kary nie ujdzie. Jeżeli ktoś, ktokolwiek lekceważy albo szkodzi ciału Chrystusa, nie ujdzie bez kary. Bądźmy tego świadomi i traktujmy bardzo poważnie to postanowienie. Bóg bardzo wysoko ceni sobie, dlatego że Duch Święty mieszka w nas, w Kościele, w Chrystusie Jezusie, w ciele Chrystusa. Amen? Popatrzmy też jeszcze 1 Koryntian 6, to jest na następnej stronie, 6 rozdział, 19-20 werset. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze, i tutaj jest powiedziane osobiście do każdego z nas, tam było do Kościoła, do ciała Chrystusa w całości, jako wspólnoty, ale popatrzcie się teraz, 6 rozdział, 19 i 20 werset mówi tak. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych, drogoście bowiem wykupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Amen. Chciałbym, żebyście położyli gdzieś tak mniej więcej tutaj swoją rękę, każdy. Połóżcie gdzieś tutaj swoją rękę. Wiecie, nawet ludzie,
uczeni, ludzie intelektualnie mądrzy tego świata twierdzą, że gdzieś centralne miejsce w człowieku jest, gdzieś określają to jako serce. To nie jest pompka ta, która pompuje krew, ale centralne miejsce człowieka i nazywają to sercem, które jest centrum człowieka, które jest życiem człowieka. I Słowo Boże wcale od tego nie unika, ono to potwierdza, ono właściwie to zapoczątkowało i Bóg mówi przez swoje Słowo, że gdzieś tutaj mieszka Duch Święty. Wiecie, zawsze kiedy czuję się jakoś słabo, tak powiedzmy, to daję tak rękę sobie i mówię, Duchu Święty, chcę na chwilę potrzymać rękę na Tobie. Duchu Święty, dziękuję Ci, że możesz mnie dotykać. W tym momencie mam z Tobą relację, mam z Tobą społeczność. Wiecie, że diabeł strasznie się denerwuje na to, bo wiem, co się dzieje potem czasami. Ale zawsze mogę z wielką radością przychodzić i mówię, Duchu Święty, ja Ci dziękuję, że Ty mieszkasz we mnie. Ja Ci dziękuję, że Ty mieszkasz we mnie. Wiecie, kiedy zacząłem się modlić językami, kiedy dostałem ten dar, kiedy modliłem się o to, prosiłem Boga i Bóg obdarował mnie tym, ja zauważyłem, że to wypływa gdzieś tutaj. Halleluja, ze serca wypływa. Ja wdzięczny Bogu do dzisiaj bardzo dużo, bardzo często używam darów języków, dlatego że to wypowiadam niesamowite słowa. Ja wiarą to przyjmuję, ja nie wiem, co mówię, często jest tłumaczenie, ale bardzo często też nie ma tłumaczenia i ja nie wiem, co mówię, ale wiarą przyjmuję, że niesamowite rzeczy Bóg może przez Ducha Świętego objawiać. Amen. Dlatego jeżeli macie dar Ducha Świętego, starajcie się o niego, jeżeli macie dar języków, módlcie się w językach, używajcie go. Apostoł Paweł powiedział, że ja modlę się w językach więcej niż wy wszyscy razem wzięci, a Kościół wtedy był dość duży. Słuchajcie, dlatego tak dużo się modlił, ale wiecie, jakie było poznanie i jaka było objawienie Pawła? Pamiętacie Słowo Boże? Niesamowite. Dlatego, że Duch Święty przez niego cały czas mógł przepływać. Halleluja. I tutaj jest napisane, że ty i ja jesteśmy świątynią dla Ducha Świętego. Kiedyś już na tym miejscu było takie kazanie, chyba Janek go mówił nawet, mówił o tym, że świątynią dla Ducha Świętego. Wiecie, to oprzytomniło mnie, jak mam postępować w moim życiu. Wiecie, wielokrotnie może zaniedbujemy nasze ciało i traktujemy go tak po prostu. Ale chcę wam zachęcić, abyśmy traktowali bardzo poważnie też nasze ciała, nasze życie. Dlatego, że nie byle kim jesteśmy mieszkaniem Ducha Świętego. Jeżeli Bóg mieszka we mnie, to nie znaczy, że to jest byle jakie mieszkanie. On chce, aby to mieszkanie było naprawdę na poziomie Bożym. Amen? Słuchajcie, kiedy zachorowałem, kiedy właściwie dostałem diagnozę, to w pewnym momencie Duch Święty zapytał się mnie, czy jesteś zadowolony z tego, co masz. Ja pomyślałem, nie wiem, o co chodzi. Ale chcę wam powiedzieć, że wtedy bardzo wyraźnie odczułem, że Duch Święty zaczął mówić do mnie. I On mówi, musisz zacząć o siebie dbać. Znowu pytam, ale o co chodzi? I wtedy zrozumiałem, że moje ciało jest bardzo ważne. Wtedy wyraźnie nakreślił mi, i gdybyście tak usłyszeli, jak ja usłyszałem to słowo, bylibyście o wiele poważniejsi. W tym słowie usłyszałem, że moje ciało jest narzędziem Ducha Świętego na tej ziemi. Jeżeli chcę, aby Bóg był uwielbiony, jeżeli chcę, aby na tej ziemi dzieło Jego było wykonane, muszę zacząć z Nim współpracować. Amen? Więc wtedy na ten czas musiałem odpowiednio się odżywiać. Musiałem dbać o dietę. Musiałem podjąć leczenie. Słuchajcie, wszystko, cokolwiek robisz w kierunku tego, aby zadbać o swoje ciało, jest Bożym błogosławieństwem, dlatego że Duch Święty mieszka w tobie. I jestem za tym, aby każdy, ktokolwiek przykłada rękę, róbcie to jak najczęściej, do tego, aby zadbać o swoje życie, o swoje ciało. Wiecie, to jest czasami takie lekceważenie, że my przesadzamy w niektórych rzeczach. Czasami przyglądamy się i mówimy, a ten tam alkoholik nadużywa, marnuje swoje ciało. Ale popatrzmy się na swoje życie. Czy czasami nie wpychamy czegoś, co jest niezdrowe i myślimy sobie, że to tak przejdzie, może minie albo tak dalej. Zadbajmy o to. Kochani, słuchajcie, zadbajmy o to, bo Bóg mieszka w tobie. Bóg mieszka we mnie. Halleluja. Tutaj w tym miejscu już Pan apostoł Paweł nie pisał tak ostro, że kto będzie niszczył swoją świątynię, tego zniszczy Bóg. O Kościele tak jest napisane. Ale o nas jest napisane, że nie jest napisane, że nie zniszczy. Ale wiecie, to samo za siebie mówi, że my kiedy nie szanujemy, nie dbamy o swoje ciało, to lekceważymy Boże poselstwo. Lekceważymy tak naprawdę Boga. Nie możemy powiedzieć, Duchu Święty, tak bardzo Ciebie kocham, tak bardzo Cię szanuję, a potem nie dbać o siebie samego.
Dlatego, że On chce mieszkać we mnie. On mieszka w tobie. Amen. Czy jest to waszą radością? Czy jest to radością waszego serca? Duch Święty. Duch Święty między nami, pośród nas. Halleluja. Wiecie, kiedy w niedzielę przyszedłem wieczór, poszedłem na modlitwę, poszedłem na spotkanie. Powiedziałem: Duchu Święty, tak bardzo chcę Twojej obecności. Tak bardzo chcę, abyś był realny i odczuwalny wśród nas w zgromadzeniu. Czy chcecie tego też? Czy pragnieniem naszego serca jest, aby spotykać się razem z Duchem Świętym, z Jego obecności, aby to On był Panem, bo On jest Panem Kościoła, aby to On był Panem każdego naszego zgromadzenia. Amen. To na koniec chciałem powiedzieć, że Duch Święty jest Panem z każdego Kościoła. On jest Panem w Kościele. Amen. Duch Święty jest Panem. On nie jest kimś, kogo możemy zaprosić, a potem nie potrzebujemy. On jest Panem. To On naznacza drogę. Amen. Halleluja. Halleluja. Podoba się mi ta modlitwa. Chciałbym ją przypomnieć jeszcze. Spraw nam odnowę. Spraw nam odnowę. Wiecie, my dzisiaj potrzebujemy odnowy. Potrzebujemy dzisiaj przyjść na kolana i powiedzieć: Panie, może zapomniałem już. Może zaniechałem darów Ducha Świętego. Może już dawno nie modliłem się w językach. Duchu Święty, kiedy ostatnio rozmawiałem z Tobą? Stawiajmy sobie te pytania. Stawiajmy się przed... To jest Bóg, który jest między nami, w nas. Co chcemy zrobić, nie mając żywej relacji, społeczności z Duchem Świętym? Mając przed sobą cel i zadanie. Bez Ducha Świętego nie damy rady. Nie damy rady. Halleluja. Jezus Chrystus powiedział: ja poślę Wam innego Pocieszyciela, Ducha Prawdy, który będzie z Wami na wieki. Tak jak uczniowie chcieli być każdy dzień, od rana do wieczora i w nocy z Jezusem Chrystusem, tak my mamy być z Duchem Świętym na cały nasz czas. To nie znaczy, że masz się zamknąć na 24 godziny na dobę i nikogo nie spotykać. Masz z Nim chodzić. Halleluja. Masz wiedzieć i mieć świadomość, że On jest zawsze z Tobą. Kiedy przychodzi sytuacja, kiedy ktoś jest w Twoim otoczeniu, kiedy czujesz się niezręcznie, to powiedz: Duchu Święty, czy Ty też się czujesz niezręcznie? Czy możemy coś zaświadczyć i zmienić tę sytuację? Możesz w Duchu Świętym zacząć posługiwać. A On co robi? Przekonuje o grzechu, o sądzie, o sprawiedliwości. Halleluja. Nigdy się Go nie wstydź. Nigdy nie mów, że chcesz odejść gdzieś na bok albo odsunąć się na bok. Ceń Go jako Pana. Ceń Go jako kogoś cennego, jako wysokiego, jako kogoś, kim się możesz pochwalić. Mój Bóg jest zawsze ze mną, możesz powiedzieć. On jest Bogiem. Amen. Duch Święty jest Bogiem. Halleluja. Na sam koniec chciałbym tylko powiedzieć, nie tak dawno czytałem Księgi Mojżeszowe znowu i napotkałem znowu na takie miejsce, kiedy zawsze wracam do tego, wiecie, Abraham. Abraham jest niesamowitą postacią. Kiedy Mojżesz spotkał pierwszy raz się z Bogiem, pamiętacie to, może nie pamiętacie, bo nas tam nie było, ale kiedy spotkał się z Bogiem na pustyni, kiedy ten krzew płonął, palił się krzew i nie chciał spłonąć i pamiętacie, jak Bóg się mu przedstawił, Mojżeszowi? Mojżesz się pytał: kim jesteś? A on mówi: jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. I chcę, aby mnie takim zapamiętano. I kiedy patrzę na Abrahama, popatrzcie, kiedy patrzę na Abrahama, czy on był taki prawy, czy on był taki naprawdę moralnie, niesamowicie dobry człowiek? Zdarzały się mu wpadki i to grube. Wiecie, takie wpadki jak w małżeństwie Abrahamowi się zdarzyły, to niesamowite. Nie było najlepiej, powiedzmy, popełniał wielkie błędy, a Bóg powiedział: jestem Bogiem Abrahama. Czy zauważacie? Wiecie, co się stało w życiu Abrahama? Chociaż w Starym Testamencie, w Księdze Mojżeszowej nie jest napisane, że bezpośrednio, że Duch Święty był z Abrahamem, to ja wam powiem, jaki przykład, co się stało, kiedy Abraham postępował po swojemu, kiedy Bóg mu dał obietnicę i miał dostać dziecko, miał być ojcem wielu narodów. Pamiętacie ten moment? Abraham zrobił coś takiego, że pokombinował po swojemu. Ze swoją żoną postanowili, że będzie miał dzieci z niewolnicą. To było na tamten czas legalne, to było prawne. Abraham w pewien sposób był prawy, on niczego nie złamał prawa. I słuchajcie, ale zrobił po swojemu. I wiecie, jakie są konsekwencje? Do dzisiaj są wielkie konsekwencje tego czynu. To jest dzieło bez Ducha Świętego. A teraz wam pokażę, co się stało, kiedy Bóg chciał pokazać Abrahamowi, co zrobi przez Ducha Świętego. Kiedy dał mu obietnicę,
że będzie miał syna, to pamiętacie, co się stało? Zmienił imię Abrahama i Sary. Pamiętamy ten moment? Wiecie, jak się zmieniło ich imiona? Abraham w hebrajskim, w naszym języku polskim jedno imię Abraham jest też tak samo podobnie, ale Sara jest inaczej. Abraham w hebrajskim, Abram, było dodane literka H. I Sara tak samo miała dodana literka H. Słyszałem kazanie na ten temat, że żeby wypowiedzieć literkę H, trzeba wypuścić powietrze. Spróbujmy powiedzieć H. H. Musisz wypuścić powietrze. Przez dodanie literki H do Abrahama i do Sary, Bóg tchnął w nich swojego ducha. Tchnął w nich swojego ducha. Widzicie, już na pierwszych kartach Biblii widzimy, jak Duch Święty jest aktywny w ludzkość. I z tej obietnicy powstał naród, który jest wielkim narodem, z którego my właśnie możemy błogosławieństwa korzystać, tak samo dziedzictwem Abrahama. Amen. Widzicie Boże błogosławieństwo, kiedy Duch Święty współpracuje z nami, kiedy Duch Święty przez obietnice Boże współpracuje z nami, to wtedy Boże rzeczy się dzieją. Kiedy my kombinujemy po swojemu, wtedy są tylko tragedie i może być konsekwencje na wiele, wiele, wiele lat. A może i na całe. Wiecie, to się już chyba nawet przez 4000 lat taki konflikt się został po tym. Ale to zostawmy. Słuchajcie, bez Ducha Świętego nie róbmy nic. Nawet kiedy masz obietnicę Bożą, czekaj na Jego głos, szukaj Go, rozmawiaj z Nim i bądź z Nim, aby to przez Niego. Niech On tchnie w swojego Ducha w Tobie. Niech każde zadanie, niech każde dzieło, które chcemy zrobić, niech będzie z Ducha Świętego. Amen. Nie postępujmy po swojemu. Jeżeli masz obietnicę do swojej rodziny, do swoich dzieci, do swojej rodziny, to chciej wypytywać się, Boże, chcę być z Duchem Świętym. Duchu Święty, chcę być z Tobą. Duchu Święty, poprowadź mnie ręka, krok po kroku. Chciejmy być prowadzeni przez Ducha Świętego. Halleluja. Ja nie wiem, czy dałem Was rady tak zachęcić, jak w moim sercu to płonie. Powiedzcie mi, czy wzięliście, pomachajcie mi rękę, czy wzięliście zachętę dzisiaj? Czy chcecie od dzisiaj zacząć pielęgnować na nowo obecność Ducha Świętego w waszym życiu? Czy powiedzcie mi, czy chcecie ze mną modlić się i prosić się o obecność Ducha Świętego na każde zgromadzenie, aby każde zgromadzenie było więcej i więcej obecności Bożej? Amen? Słuchajcie, módlmy się w naszych domach, ja was proszę. Módlmy się w naszych komorach, módlmy się w naszych rodzinach o obecność Ducha Świętego, odczuwalną wśród nas, aby On był Panem wśród nas, abyśmy podążali za Jego głosem, abyśmy mogli przychodzić przed Jego oblicze, aby to On wykonywał dzieło, które jest napisane przez Pana Jezusa, opowiedziane, przekonywać będzie o grzechu, sądzie, sprawiedliwości. Halleluja. A wtedy będziemy w najlepszym miejscu, jaki możemy być. Duch Święty, Bóg tchnął Ducha Świętego w każde z nas życie i jesteś w Nim ukryty, a Duch Święty mieszka w Tobie. Nie zaniedbuj tego i nie lekceważ świątyni, w której mieszka Bóg. Halleluja. Chcę Was zachęcić, abyśmy naprawdę, wychodząc z tego zgromadzenia, mogli zacząć modlić się, szukać Jego obecności, szukać żywej relacji, szukać społeczności. Na początku powiedziałem tak, że ja w moim życiu, kiedy byłem młodym człowiekiem, miałem wiele doznań, widziałem na zgromadzeniu, dotykałem Bożej obecności, a nie wiedziałem, kto to jest. Ale kiedy spotkałem Ducha Świętego, powiedziałem, że od tego dnia moje życie się będzie zmieniać każdy dzień. Wiecie, wiele zaniedbań było w moim życiu też, kiedy zapomniałem o Nim, zasmuciłem Go. Ale kiedy przyszedłem przeprosić i poprosiłem Go, wiecie, że od razu miałem przyjaciela, Bożego przyjaciela, Pana Ducha Świętego w moim życiu. On tak bardzo chce zaprowadzić nas do Ojca. Ostatecznym zadaniem Ducha Świętego jest doprowadzić oblubienicę do Ojca, do Chrystusa. Amen? I to Duch Święty przygotowuje Kościół, to Duch Święty przygotowuje oblubienicę. Duch i oblubienica mówią przyjdź. Słyszeliście to słowo już? To Duch Święty przygotowuje oblubienicę. Wiecie, naszymi uczynkami możemy sobie mówić, że chcemy robić to, chcemy robić tamto, chcemy być czyści, chcemy tamto, tam. Ale jeżeli Duch Święty tego nie zrobi, to nie jesteśmy w stanie zrobić ani jednego łokcia w naszym kierunku. Dlatego wiarą przyjmijmy i poddajmy się Duchowi Świętemu, aby On to zrobił w nas. Aby to robił każdego dnia w nas. Halleluja. Amen. Wiele ludzi poszło w stronę uczynków i chcą robić wiele rzeczy, żeby poprawić się. Ale to Duch Święty jest w stanie przygotować oblubienicę. My tego nie zrobimy. I Duch Święty jest gotowy to robić dzisiaj, na tym miejscu i z nami. Halleluja. Powstańmy, chcielibyśmy się modlić. Halleluja. Jeżeli masz takie pragnienie, aby Duch Święty zamieszkał w twoim sercu, jeżeli jeszcze nigdy Go nie zaprosiłeś do swojego życia, do swojego serca,
to pomodli się razem ze mną i zaproś Go do swojego życia. A potem będziemy się modlić o Jego namaszczenie dla tych, którzy wszyscy, którzy już mamy, jesteśmy ochrzczeni w Duchu Świętym. Halleluja. Dziękujemy Ci, Ojcze, że dałeś obietnicę. Dziękujemy Ci, Jezu, że Ty przedstawiłeś tak jasno i tak wyraźny sposób, że Duch Święty jest dla nas, abyśmy mogli na tej ziemi nie być sierotami, abyśmy byli dziećmi Ojca, abyśmy mogli żyć w obfitości, abyśmy mogli korzystać z Twojego bogactwa dzięki Duchowi Świętemu, abyśmy mogli przychodzić przed Twoje święte oblicze. Ojcze, modlę się teraz razem z osobami, które jeszcze nigdy nie zawołały, nigdy nie poprosiły o napełnienie Duchem Świętym. Modlę się, napełnij mnie Duchu Święty, napełnij mnie Duchu Święty, wypełnij moje serce, moje serce. Dziękuję Ci, Jezu, że oczyściłeś mnie swoją świętą krwią, ale nie chcę na tym poprzestać. Chcę być czysty, chcę, aby Duch Święty zamieszkał we mnie, aby zamieszkał w moim sercu, w moim życiu, aby każdego dnia mógł wywyższać Ojca w Duchu Świętym. Halleluja. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Dziękuję Ci, że przyjąłeś moje zaproszenie. Dziękuję Ci, że zamieszkałeś we mnie. Dziękuję Ci, że w moim ciele od dzisiaj mieszkasz. Dziękuję Ci, że od dzisiaj mogę być świadomy i mogę być przekonany, że Ty we mnie mieszkasz, że Bóg mieszka we mnie. Halleluja. Dziękuję Ci za to, Jezu. Jeżeli modliłeś się tą modlitwą, dziękuj Mu. Dziękuj Mu za to. Halleluja. To się stało i uwielbiaj Go za to, dlatego że Bóg zamieszkał w Twoim sercu. Duch Święty zamieszkał w Twoim sercu. On przynosi radość, pokój. On przynosi wyzwolenie. Dziękuj Mu, wielbij Go. Halleluja. Wywyższamy Ciebie, nasz Panie. Błogosławimy Ciebie. Halleluja. Wysławiamy Ciebie w Duchu Świętym. Halleluja. Wysławiamy Ciebie w Duchu Świętym. Halleluja. Podnieś swoje ręce. Podnieś swoje ręce jak dziecko do Ojca. Halleluja. Słowo Boże mówi, że dzięki Duchowi Świętemu właśnie wołamy Abba Ojcze. Nie jesteśmy sierotami dzięki temu, że Duch Święty jest w nas, a my jesteśmy dziećmi Ojca i możemy wyciągać swoje ręce i powiedzieć: Ojcze, to ja Twoje dziecko, ja Twoja córka, Twój syn. Wyciągam ręce do Ciebie i wołam Abba, Ojcze. W Duchu Świętym wołam Abba, Tatusiu. Wołam Abba, Tatusiu. Wiecie, że dzięki Duchowi Świętemu to się stało. Bez Ducha Świętego wołalibyśmy Święty Boże i skłanialibyśmy głowę na dół, nie moglibyśmy popatrzeć. Ale Słowo Boże mówi, że w Duchu Świętym, właśnie w Duchu Świętym wołamy Abba, Tatusiu. Abba, Tatusiu. To tak przybliża do Boga, do Ojca, że On jest Twoim Ojcem. On staje się Twoim Ojcem. Dzięki Duchowi Świętemu On jest Twoim Ojcem. Halleluja. Przeciwnik będzie się sprzeciwiał temu i powie: nie możesz tak blisko przyjść, nie możesz tak blisko przyjść, ale Bóg powiedział, że dzięki Duchowi Świętemu będą wołać Abba Ojcze. Halleluja. Zawołaj: Abba Tatusiu, Abba Ojcze. Halleluja. Abba Tatusiu, dziękuję Ci, że w Jezusie Chrystusie mamy pełnię boskości, pełnię błogosławieństwa, pełnię obfitości, że wszystko, co obdarowałeś nas, wszystkim, czego nas obdarowałeś, mamy korzystać z tego. Halleluja. I chcemy dzięki Duchowi Świętemu właśnie korzystać z każdego błogosławieństwa, czego tylko potrzebujemy, aby, Panie, nasze bliscy byli zbawieni, aby nasze okolice były przebudzone, aby, Panie, wylanie Ducha Świętego mogło być, Panie, udziałem naszym, abyśmy mogli, Panie, być w tym. Halleluja. Ale tym bardziej chcemy Ciebie dotknąć i przybliżyć się do Ciebie. Duchu Święty, dziękuję Ci. Modlę się tymi słowami, które wzbudziłeś dzisiaj. Odnów nam, spraw nam odnowę. Odnów nasze życie. Spraw nam, Panie, odnowę. Spraw nam odnowę. Modlę się o nasz zbór, o nasz Kościół. Modlę się, Panie, spraw nam odnowę. Odnowę w Duchu Świętym. Duchu Święty, odnów. Odnów radość. Odnów, Panie, wyzwolenie. Przynieś, Panie, Twoje wyzwolenie od wszelkich, Panie, zmartwień, od wszelkich, Panie, problemów, od wszystkiego, czego, Panie, się może trzymamy, bo myślimy, że to jesteśmy bezpieczni. W imieniu Jezusa Chrystusa modlę się o spraw nam odnowę, abyśmy mogli złapać się tylko Ciebie i Twojego Słowa dzisiaj. Halleluja. W imieniu Jezusa Chrystusa, Duchu Święty, bądź Panem w naszym zborze. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Chcemy Cię zapraszać i chcemy, żebyś był cały czas w naszym życiu, każdego dnia, każdej godziny, każdej minuty, każdym momencie naszego życia, abyśmy mogli, Panie, chodzić Twoją obecnością, promieniować Twoją obecnością, jak apostołowie, jak na początku, Panie. Ja wiem, że to jest dla nas i to jest możliwe. W imieniu Jezusa Chrystusa, dlatego, Duchu Święty, dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to. Proszę Ciebie, żeby to pragnienie, które dzisiaj tutaj chciałeś zaszczepić, aby to się dopiero zaczęło, aby to się rozkręcało, aby to było coraz większe, aby namaszczenie wzrastało. Proszę Ciebie, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa, aby ten głód Twojej obecności, który tutaj dzisiaj, Panie, się zaczyna, aby on był coraz większy z każdym zgromadzeniem, z każdym spotkaniem, abyśmy więcej i więcej Ciebie pragnęli. W imieniu Jezusa Chrystusa niech to się dzieje, Panie. Halleluja. A wszyscy słabi, wszyscy chorzy, wszyscy, którzy potrzebują modlitwy, potrzebują
potrzebują Twojego posilenia, aby byli, Panie, w Duchu Świętym, posileni, podniesieni. Halleluja, Duchu Święty, Ty nie jesteś ograniczony ani czasem, ani przestrzenią. Ty możesz teraz, w tym momencie dotykać w różnych miejscach na całym obliczu ziemi. Modlimy się o naszych bliskich, którzy zostali w domach, którzy są w szpitalach, którzy są chorzy. Wzywamy w imieniu Jezusa Chrystusa sińców i ran Jezusa Chrystusa. Halleluja, w Duchu Świętym, w Duchu Świętym. Halleluja, dziękujemy Ci, Duchu Święty. Chwała Tobie, Ojcze, dzięki Jezu. Halleluja, halleluja, dzięki Ci, Jezu. Halleluja, halleluja. Amen, amen. Halleluja. Kochani, to pragnienie, to co na końcu modliliśmy się, to pragnienie, niech ono się wzrasta, niech ono, podsycajmy je, aby naprawdę, abyśmy coraz więcej każdego dnia pragnęli Jego obecności, Jego realnego spotkania. Amen. Kiedy przychodzimy do zgromadzenia, abyśmy wspólnie razem wszyscy mogli być blisko, a Duch Święty by nas dotykał. Halleluja.